Krzychu! Trochę sentymentalnie, mordo. To dla mojej rodziny. Wasz najmłodszy brat. Ja. Wasz najmłodszy brat. Wasz najmłodszy brat. Ja. Na samym starcie chciałbym powiedzieć, że za wami tęsknię. Chciałbym, byśmy się widzieli trochę częściej. Reunion na pogrzebie, mamy trochę kiepskie miejsce. Ale to, że was widziałem, jest mi szczerze najważniejsze. Moje siostry będą zawsze najpiękniejsze. Dzięki wam doceniam to, co najcenniejsze. I nie wiem, jak by wyglądało me podejście do kobiet, gdybym nie wiedział, że takie jesteście. Wspaniałe. Cały świat kręci się. Dzięki wam, drogie panie. Dzięki siostry, że zrozumiałem to. Dzięki wami, że zajęłyście się mną, gdy byłem mały. Takie czasy, dobre czasy. Chciałbym, by wróciły. Gdybyście były przy tym, co było potem, to trochę no lepiej nie. Wróćmy lepiej do tych zdjęć, gdy wszystko było w innym kolorze niż teraz jest. Jesteście najlepszymi mamami na świecie. Mądrość waszych córek przekracza ludzkie pojęcie. Jakby któryś chciał je skrzywdzić, to wiecie, buja Krzychu się w tarce nie pierdzi. Dobra, bez przekleństw, niech wam będzie chociaż jeden. Mama byłaby dumna, choć sama kleła, jakby była szewcem. Same wiecie, stąd się nauczyli my. Gdyby my byli dobre, to by świnie zjedli nas jak psy w ciasnym kącie. Wiecie, o co chodzi mi. Kocham was, siostry, z tej strony ja. Wasz najmłodszy brat. Aha. Wasz najmłodszy brat. Aha. Wasz najmłodszy brat. Sam od czego zacząć, miałem od nich większe wsparcie, może trochę poza mamą. Cały ten rap dzięki wam, dobry smak dzięki wam. Pierwszy blunt i alko, stety, niestety też dzięki wam. Nie narzekam, ukształtowało to mój świat. Jak miałem problemy, zawsze był mój starszy brat. Zawsze mi pomogą, choć nie było non-stop między nami kolorowo. Wiedziałem, na kogo liczyć mam. I nawet jakbym stracił fanów jutrzejszego dnia, oni by kupili me płyty za ostatni hajs. I jak się bałem jechać do wytwórni WWA, to chociaż jeden jechał ze mną, bym nie czuł się sam. Dzięki wam wierzę, się da. I jak być sobą, nie patrząc na to, co się ma stać. Dziękuję mamie, że was mam. Kocham was, Ancymony, tutaj ja. Wasz najmłodszy brat. Aha. Wasz najmłodszy brat. Stałem jakoś po 13:00. Dlaczego mam nie zacząć dnia od browca? Spłukam nim pastę, a resztę będę miał do tosta. Po prawie maszkiem, po wczoraj mogło mi coś zostać. Zażyję garstkę leków, bym się do końca nie rozpadł.